Dzień dobry Państwu. Józef Szujski, słynny historyk, stwierdził dawno temu, jest to teza wielokrotnie powtarzana, że fałszywa historia jest mistrzynią fałszywej polityki. To stwierdzenie zdaje się sugerować również odwrotność, czyli prawdziwa, dobra historia jest mistrzynią prawdziwej, dobrej polityki. Młodzi ludzie patrzą i też mają wypaczony pogląd na historię w kontekście na przykład Gry o Tron. Dzisiaj mamy także młody człowiek, całą historię wierzy w to, że ten serial realnie odnosi się do tej epoki, która ma być nam przedstawiona. I to jest po prostu tragiczne, tak? W tym momencie, że my przegrywamy tą walkę z tymi fake newsami, z tymi właśnie popularno, no nie wiem jak to nazwać, z tym jakimś takim bałaganem, który jest tam przedstawiany, a młody człowiek, który nie ma tych naturalnych filtrów wbudowanych w swoją naturę, nie ma tej wiedzy podstawowej, którą może dostać, jeśli będzie dobrze, spotka się z dobrą platformą na studiach, dopiero tam będzie jej nabywał. Dopiero wtedy będzie potrafił weryfikować te fake news, odrzucać te informacje, czy tworzyć sobie pewien ogląd własny. Z mediami społecznościowymi to jest jak z tą taką słynną dykteryjką o nożu. Tak? Nóż może służyć do smarowania chleba, a może też być narzędziem zbrodni. I media społecznościowe oczywiście w fantastyczny sposób mogą upowszechnić historię, mogą dotrzeć do wielu odbiorców, mogą spowodować, że zejdziemy z akademii, zejdziemy z tych takiego wysokiego tonu i będziemy dyskutować o historii powszechnie. No ale z drugiej strony, i tu pełna zgoda z twoim wprowadzeniem, że to powoduje fake newsy, banalizację. Rosjanie się po prostu będą podpinali pod wszystkie głosy, które pojawią się w Stanach Zjednoczonych, w Niemczech, Izraelu, które będą akcentowały polską winę, polski antysemityzm, antysemityzm polskiego podziemia powojennego i tak dalej, i tak dalej. I to jest najbardziej jakby niebezpieczne. Ta synergia wielkich mocarstw, które, czy wielkich, silnych państw, które ten antypolonizm rozniecają. No proszę Państwa, w 2009 ja oglądałem program najgorszego propagandysty rosyjskiego, niejakiego Saławiowa. To się, no, oni pogardliwie na Rosjanie mówią to propagandon. I wiecie, kto występował i potwierdzał tezy tego propagandona? Ambasador państwa Izrael. Gdybyśmy nie bali się konfrontacji w oparciu o prawdę, żadna propaganda i żaden sojusz propagandowy rosyjsko-izraelski nie mógłby nam zagrozić. Ale z drugiej strony musimy pamiętać, że ta nasza siła będzie budowana, jeżeli będziemy silni wewnętrznie, jeśli potrafimy się dogadać i stworzyć tą jednolitą politykę historyczną. I mamy sojuszników międzynarodowych, może oni są mniejszego kalibru, mamy tutaj naszych sąsiadów typu Węgrzy i nie tylko, natomiast oczywiście zgadzam się, że to jeszcze daleka droga do tego, żeby nasza prawda się mocno przebijała w historii światowej. Dziękuję bardzo.